Z Ewangelii według świętego Marka. Spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł: Efata. I to jest właśnie prawidłowa kolejność. Jeżeli chcesz coś otworzyć w swoim życiu, jeżeli jest jakaś furtka, brama zamknięta, zamknięta przyszłość, zamknięte nadzieje, jeżeli jest coś, co potrzebujesz koniecznie otworzyć, to nie walcz, nie szarp się, tylko wpierw spójrz w niebo i westchnij, a Bóg usłyszy twoje westchnienie i pootwiera wszystko, co ma być otwarte. Otworzy ci uszy na słuchanie Boga, otworzy ci oczy, byś czytał Ewangelię, otworzy ci serce, byś kochał. Tylko wpierw westchnij do nieba. Do zobaczenia jutro.